Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie na special! Chcieliście special na 1000 subów, osiągnęliśmy dzięki Wam 1000 subskrypcji, wobec tego Vox Populi Vox Dei na tapecie jest Michaś! O samym Michasiu już wcześniej mówiłem, co to za Ancymon jak działa, ale tak pokrótce teraz, moi drodzy, jest to gościu, którego można określić jako pseudointelektualistę. Taki protomenzen. Czyli jak tak sobie gościa siedzimy i słuchamy, no to wszystko fajnie, tylko jak zaczynasz zadawać pytania dotyczące tego co gość mówi, no to Michaś zaczyna się nam gubić. Jak już wspominałem, zdarzyło mi się kiedyś być na jednym z jego wykładów, że. tak jak to określę, co tak naprawdę nie jest wykładem, jest jednym wielkim pierdzieleniem na temat tego, co on myśli, że się mu wydaje, że będzie, i przeżywanie tego z widzami. Ogólnie według mnie można to zaliczyć jako political fiction, czyli innymi słowy, Michaś nam opowiada nam o spiskach, o tym jak się Putin dogadał z Merkel, jak się Trump tutaj w wtarabanił, jak tutaj coś tam jest taka, wiecie, polityka za drzwi i wszystko. Wszystko tak pięknie pokazane. My się cieszymy, my się jaramy, ale podstawowe pytanie pada: skąd on to wie? Jakie ma źródła? No, Michaś ucieka w Ej, nie mogę zdradzić swoich honorable correspondants. Czy innymi słowy, ucieka w język francuski, aby brzmieć inteligentnie i nie nazwać tych gości rzekomych, o ile w ogóle istnieją, pod pierdalaczami. Teraz zastanówcie się, moi drodzy, chwilę. Mamy gościa, który jest emerytowanym dziennikarzem. Ten sam gościu wcześniej zasiadał w trybunale, ale przez ten czas raczej nie poznał jakichś tam wybitnych person z całego świata, ani ludzi, którzy właściwie pracują u nich. A tutaj się okazuje, że Michaś zna, no właściwie, personel wszystkich. O ile jeszcze bym uwierzył, że zna kogoś z administracji Putina, o tyle. Administracja Niemiec w ciągu 30 lat zdążyła się zmienić paręnaście razy. Administracja USA właściwie zmienia się raz na 5 lat. A administracje poszczególnych innych krajów zależnie od tego, kiedy będą wybory. I teraz uwaga, wyobraźcie sobie, że obojętnie jaka jest administracja, obojętnie jaka jest koniunktura, Michaś i tak ma podpierdalacza naczelnego, który mu to wszystko wysyła, mówi, opowiada, jak chcecie, tak jak zwał, tak zwał. Mało tego, służby specjalne nic sobie z tego podpierdalacza jednego z drugim nie robią. Myślicie naprawdę, że coś takiego by rzeczywiście funkcjonowało? Według mnie nie. Z tego powodu dla mnie jest to czyste political fiction, które sobie Michaś masowo tworzy i którego wyznawcy w ogóle nie zwracają na to uwagi a jaki jest ogólny przekaz materiałów Michasia no za wszystkim stoją idzi wszędzie są spiski każdy tylko myśli jak dojechać wielkich Polaków patriotów i ograniczyć wolność wspaniałą wielkiego narodu oczywiście wszystko jest okraszone wyobrażeniami Michasia na temat rzeczy które są codzienne których nie rozumie tak naprawdę a które są totalnie inne przy czym Bełkot Michasia okraszony jest wysublimowanym słownictwem oraz czystym słowotwórstwem godnym gościa z podbudki z piwem. Mimo tego i tak większość jego widowni odbiera go jako wielce inteligentnego. Bez zbędnego pierdzielenia bierzemy sobie na tapetę jeden z materiałów Michasia, bardzo świeżutki, bo z 8 stycznia wdrażany jest plan, który ma doprowadzić do zniewolenia ludzkości. Dlaczego ten, a nie tamten nowszy Opolonii? Ponieważ mam wrażenie, że większość to by był mój monolog, a my tutaj jesteśmy dla Michasia, no i też bym się lekko zdenerwował. Oczywiście czołóweczka musi być otworzona czym? Pierwsza mordka, która wyskakuje, to Johnny Daniels! A dalej mamy godło Polski wplecione w gwiazdę Dawida. Bo wiecie, zniewolenie idzi! Jakby ktokolwiek zabłądził w odmętach internetu, to może po paru sekundach zorientować się, gdzie jest, i jak najszybciej wyłączyć. Oczywiście wszystko okraszone takim jinglem w stylu archiwum X, że coś odkrywamy tajemnicze. Uuu. Oczywiście jak zapewne się domyślacie, to ma wzbudzić niepokój. Dlaczego? Ponieważ Michaś bazuje na taktyce oblężonej twierdzy. Wszędzie są spiski, wszędzie są ludzie, którzy planują przeciwko nam. Ja jeden to wszystko wiem i wam powiem. Taki szurski pudelek. Mamy pierwsze pytanie od widza na zasadzie dlaczego Konfederacja nic nie robi, bo są takie cudowne japońskie tabletki, które leczą z Hehehairusa i gdyby one były w Polsce, by wszyscy byli wyleczeni, ale wszyscy byliby wyleczeni i czemu Konfederacja tego nie forsuje? Zapomniałem wspomnieć, że Michaś bardzo mocno propsuje Konfederację Babył, nawet w jednej z wcześniejszych partii Korwina, wobec tego są za pan brat. I jak myślicie, jak normalny człowiek by zareagował, gdyby jakiś szur Zaczął mówić pisywać, że są jakieś tam magiczne tabletki japońskie i że trzeba je forsować w Sejmie. Po pierwsze, zapytałby o źródło, po drugie, powiedziałby, że raczej wątpi, że coś takiego istnieje, ponieważ gdyby został stworzony lek, to byłby bardzo, ale to bardzo, propsowany i głośny. Ale jak się zapewne domyślacie, nie mamy tego. Zamiast tego jest obrona Konfederacji, że no ale proszę pana, bo przecież Konfederacja to ma mało posłów, i to najwyżej to może groźnie ruszać palcem w bucie, bo nie jest w stanie nic zrobić. Co jest oczywiście wybielaniem, ponieważ moi drodzy, po ostatniej inbie w sprawie piątki dla zwierząt, gdzie Konfederacja konsekwentnie bombardowała obrady komisji, okazuje się, że tak naprawdę są w stanie coś Zrobić. Gdyby byli takimi stuprocentowymi ideowcami, to są w stanie, tak jak podczas tej piątki dla zwierząt, mocno naszkodzić w sejmie. Ba, Grzesio latający z książką na Mównicy pokazuje, że nawet są w stanie wyforsować jakąś ideologię do mainstreamu. Tylko, i tutaj przyznajcie drogie kuce, im się po prostu kurwa nie chce ruszyć dubska. Dlaczego? Może z lenistwa, może z wyrachowania, może wiedzą, że to wszystko co oni odwalają to jest szajs, który nie ma pokrycia z rzeczywistością, też tak może być. Obojętnie czy tak, czy owak, twierdzę, że niepotrzebnie zawierają miejsce w Sejmie, które mogliby dostać wartościowi ludzie, którzy by to z kolei zrobili coś lepszego, na przykład ruszyli swoje leniwe dubsko do pracy w komisjach. O ja, pierdolę, jakiś gościu zadał pytanie, które jest praktycznie całym wypracowaniem, ale my sobie po prostu powiemy, to sparafrazujemy. Chodzi o to po prostu, że gościu pyta, czy obawia się pan wielkiego resetu, który jest wprowadzony poprzez plandemię, ponieważ plandemia jest wprowadzona przez financiję idów, która ma na celu wprowadzenie wielkiego resetu, a w efekcie wprowadzenie elektronicznej globalnej waluty poprzez znamie bestii i nikt nie będzie mógł kupować ani sprzedawać bez tego znamienia. To jest to, co między innymi fursuje na przykład Atorek. Moi drodzy, powiem wam tak, dokładnie ci sami ludzie, którzy teraz wrzeszczą, że spisek, masoneria, idzi, wielki reset, aluta elektroniczna, to kontrola tłumu, w ogóle ograniczenie wolności i tak dalej, wielce propsowali bitcoin. A czym on jest, jak nie elektroniczną walutą właśnie! I od kompletnego wychwalania bitcoina na dnie biosa, że elektroniczne, że wszędzie możesz, telefonem, możesz płacić y, chipem, możesz płacić wszystkim, przeszliśmy o 180 stopni! Przy czym w Bitcoin są zamieszane różne wywiady, oraz różne jakieś tam cuda były robione przez wszelakie organizacje, niekoniecznie legalne i to było automatycznie dobre. Ale kiedy Bill Gates powiedział, że chciałby, żeby była w końcu kiedyś elektroniczna waluta, żeby nie trzeba było drukować tego hajsiwa, wybijać monet i tak dalej, to naraz szurą odwala. I to dokładnie tym samym osobom, dlatego jestem przekonany, że mają pamięć złotej rybki. Mało tego, zajrzyj sobie jeden z drugim do Twojego portfela, otwórz go. Zauważysz taką jedną kartkę plastiku, i na niej chip. O nie, jesteś już zaczipowany. I jaka by była reakcja normalnego człowieka po raz kolejny na takie rewelacje? Otóż moi drodzy, normalny człowiek by stwierdził, że tego komentarza to on w ogóle nie czyta, albo by przeczytał dla Beki i skomentował na zasadzie, że no, <laughs> yy, może lepiej byś poszukał jakiejś pomocy u psychiatry. Reakcja Michasia? No ja proszę pana tego filmu nie oglądałem, ale za to czytałem wypisy starego grańdziarza Sorosza i on mówi, że w końcu ten system, ta epidemia to wreszcie jest właściwy moment na zmianę w kierunku rewolucyjnych innych rozwiązań. Wiecie co on tu robi? To jest tak zwane wsparcie koło tematowe, czyli innymi słowy, nie możesz poprzeć jakiejś idei. To bardzo często robiły repy, jeśli była mowa o tak zwanym KKK. Czyli innymi słowy, nie możesz wprost opowiedzieć się za czymś, o czym dana osoba mówi, ponieważ inaczej spłynie na ciebie odium negatywne. Wobec tego musisz grać głupiego, czyli ja nie wiem o co chodzi, ale także opowiedzieć się za jednym z aspektów, o którym ta osoba mówi. Czyli przykładowo jednego z repów, nie pamiętam już którego, zagadał na konferencji prasowej neoazista. Zaczął mówić co najmniej rasistowskie tezy o różnych redystrybucjach dóbr mniejszości etnicznych, o tym, że pewna grupa społeczna rządzi finansierą itd. itd. I pytanie było właśnie takie, czy wreszcie Republikanie zamierzają zrobić coś z tymi cholernymi, i tutaj pada nazwa wulgarna mniejszości etnicznych. Jaka była reakcja Republikanina? Reakcja Republikanina była taka, że nie, on wszystkich szanuje, on nie będzie nikogo dyskryminował, ponieważ Ameryka jest krajem, gdzie nikt nie może być dyskryminowany, ale zastanawia się nad tym, jak do tego doszło, że większość, Finansów jest w rękach ydów. Nawet nie mówiąc słowa na rzecz, tylko wspominając, że w jednych rękach pewnej grupy etnicznej. I widzicie, on już pozyskał tego człowieka. Dlaczego? Dlatego ponieważ e, niby powiedział, że nie no nie masz racji, a potem puścił oczko, że a widzisz, a może coś w tym jest, Michaś robi tu dokładnie tak samo. Dlaczego powstała epidemia? To jest prawdziwy dar niebios dla ludzi, którzy chcą przeprogramować społeczeństwo według swoich fantasmagorii. Jakich ludzi gdzie, kiedy, na jakiej zasadzie? Heh, oczekujecie konkretów od Michasia? Pozdro 600! Jedną jednym z takich narzędzi jest odejście od pieniądza gotówkowego na rzecz elektronicznego. To jest totalna inwigilacja. Poszukałem chwilkę, żeby sprawdzić, co Michaś mówi o bitcoinach, bo tak mi się zdawało, że je wychwalał. No, i trafiłem na mały cukiereczek, ponieważ w wywiadzie, o którym mówi też o bitcoinach, wypowiedział się na temat Chin. I tutaj dokładny cytat: Nie sądzę, aby protekcjonizm wyhodował Chiny na czele światowej gospodarki. Wypowiedź z 21 stycznia 2018 roku to tak a propos idealnych geopolitycznych analiz Michasia, nad którym większość jego wyznawców się rozpływa. Uwaga cytat, kryptowaluty, na przykład bitcoin, to jest taki sam pieniądz jak ten wytwarzany przez rządy i nie widzę powodu dlaczego nie miałby się przyjąć. I co, Michasiu, dwa lata temu już nie widziałeś problemu, że ktoś tam sobie ogląda, co ty kupujesz, co ty sprzedajesz, ponieważ posiada ten bitcoin, posiada te serwery bitcoina. Wszystko było spoko, ponieważ to robił jakiś random z Szanghaju. Ale jak na przykład George Soros albo jakiś inny finansista amerykański mówi, że no trzeba się na pochylić nad tym problemem, może akurat to będzie właśnie idealnym takim rozwiązaniem na te czasy trudne, to uuu, już źle, już, już inwigilują, już straszne. I w tym momencie to już się totalnie różni od tego zwyczajnego pieniądza. Wcześniej, dwa lata temu, trzy lata temu już nawet, to był pieniądz jak każdy inny. Ale teraz nie jest, ponieważ robi go inny prywadziarz niż Michasiowi się podoba. Tak, swoją drogą mała uwaga, przewincie sobie oba filmy i przesłuchajcie go sobie razy dwa, jeden i drugi. I zwróćcie uwagę, ponieważ nie wiem, czy tylko ja mam takie wrażenie, ale ten Michaś na nowszym filmie mam wrażenie, że na prędkości razy dwa on mówi jak normalny Michaś na poprzednim filmie, tym dwa lata wcześniej. Nie wiem, może lepszy założył foliową czapeczkę i doszukuje się jakichś spisków, ale to by tłumaczyło, dlaczego te wszystkie materiały szurów są przeraźliwie długie i trwają godzinami. To odejście od gotówki jest bardzo groźne, ponieważ jak jest gotówka, to człowiek nawet zmarginalizowany może sobie jakoś poradzić. Natomiast jeśli nie ma, to można go całkowicie wyłączyć, całkowicie wyłączyć! Należałoby się sprzeciwić realizowaniu tych planów zanim będzie za późno. Widzicie jaki kontrast? Dwa-3 lata różnicy, w sumie 3 lata, ponieważ ten wywiad jest ze stycznia 2018. 3 lata i Michał zmienił narrację o 180 stopni! Mało tego zwróćcie uwagę, Michał się pochyla nad biednymi, wykluczonymi. Moi drodzy, odpowiedzcie sobie wprost. Co jest tak jakby poza sferą płatności elektronicznych? Takich płatności, które możesz pokazać rządowi, na przykład. Czy towary spożywcze? A może na przykład, nie wiem, rzeczy, które używasz do hobby. A może na przykład rzeczy, którymi praktykujesz swoją pracę. No nie, no raczej nie. No to moi drodzy, co innego? No, to, co jest nielegalne. A co jest nielegalne? Zazwyczaj wszystkie substancje psychoaktywne, broń. Niebezpieczne narzędzia, przedmioty, dzięki którym możesz popełnić jakieś przestępstwo. Zatem moje podstawowe pytanie: jeśli nie chcesz takich rzeczy kupować, to co ci przeszkadza? Pieniądz elektroniczny jest łatwiejszy, łatwiej go przenieść, zawsze masz go przy sobie. Nie musisz chodzić się pilnować na zasadzie, bo ci go ukradną, ponieważ możesz na przykład kartę do stosownego opakowania wsadzić i wtedy już nikt ci nie podłoży terminalu. Wobec tego podstawowe pytanie: czego się boisz? A jeśli jednak masz zamiar kupować takie rzeczy, no to pada pytanie, dlaczego? Po co ci to potrzebne? Bo na pewno nie po to, żeby mieć, żeby sobie postawić w pokoju, żeby było. I tutaj mamy następne wsparcie, około tematowe. Gość pyta, co Michaś myśli o Salazarze, zbrodniarzu, który wymordował sporo ludzi ze swojego narodu. Jaka jest odpowiedź Michaśa? No ja nie wiem, tam się za bardzo nie znam, czyli znów granie głupiego i. Ale Salazar powstrzymał komunistów, więc dobrze. A co ma do niego Michaś? To, że propsował system korporacyjny, a on jest bardziej za wolnościowym. Mhm, mm to jest problemem, a nie liczba ofiar. Spoko. To wiele mówi nam o Michasiu i poglądach, które on wspiera. Następne pytanie od gościa: co by wprowadził, jakie ustawy by wprowadził Michał, chociaż tak naprawdę to on wie, że ten cały system sprawiedliwości to on jest po prostu cały w mafii, w służbach i lożach i on jest w ogóle cały zatkany, on jest skorumpowany i trzeba go oczyścić od socjalistycznej zarazy, ale on jest cały skorumpowany. Ale co by Michał zrobił, a on szanuje wielki trójpodział władzy? Serio. Wielu z Was do tego momentu na pewno zada sobie pytanie: lepsze, ale dlaczego robisz filmik z pytaniami? Właśnie z tego powodu, ponieważ widzimy rezonans Michasia, poglądów Michasia oraz tego, kto go ogląda tak naprawdę. Ludzie, którzy wierzą w jakieś. Piski, że wszędzie są socjaliści, wszędzie są lewacy, którzy tylko czyhają na nich, żeby ich dojechać. Ha odebrałem twoją wolność. Ha To są ludzie, którzy idą ulicą i boją się, że im Stalin z kosza na śmieci wyskoczy. Wszędzie jest wróg i on jest zawsze lewicowy, obojętnie czy mowa o kapitaliście, który dorobił się na kapitalizmie majątku? Czy o rządzie, swoją drogą jakimkolwiek, nawet nie tylko polskim. I jakie są propozycje Michasia? Otóż i takie, żeby sędziowie byli wybierani demokratycznie. Aha, wiecie kto by dostał się na pozycję sędziego? Dokładnie ci sami ludzie, którzy dostali się na pozycję polityków. Wiecie jak byłaby wykonywana ich praca? Dokładnie tak samo jak ludzi, którzy dostali się na swoje stołki dzięki wyborowi polityków. Czyli ty orzekasz dobrze, to ciebie lubimy, ty uniewinniasz na przykład tych, których akurat lubimy, obojętnie co by zrobili, obojętnie co by odwali, czy zgwałcili, czy zamordowali, czy okradli, nie. Jak są uniewinni... Nie, nie, ci, których lubimy, to jest dobrze, to spoko, to ciebie wybieramy, ale jak skażesz kogoś, bo coś odwali, no to już nie, to już, to już nie, to już ciebie nie lubimy, bo nie jesteś z naszej bandy. Naprawdę, Michaś, po tych wszystkich latach napierdzielania na demokrację, że większość jest głupia i tak dalej, i że dyktator to jest w ogóle najlepszy możliwy wybór, chcesz, żeby sędzia orzekał pod publikę? Bo ja na przykład nie, ja chcę, żeby orzekał sprawiedliwie. Nie po to Temida ma opaskę na oczach, żeby teraz tłum zdjął jej tą opaskę i powiedział, że jeśli będziesz orzekać tak, jak my nam się nie podoba, no to cię zamienimy na inną laskę. Na jednym ze spotkań powiedział pan, że Polacy są niewolnikami własnych fantasmagorii. Jakie to są fantasmagorie? Och, przede wszystkim to, że Polacy wierzą, że rząd może się nimi zaopiekować. Gratuluję jednym prostym trikiem Michaś wywalił całą ideologię, również liberalizmu, na rzecz anarchizmu. Dlaczego? Ponieważ mamy na przykład Johna Locke i jego umowę społeczną, która zakłada, że wszyscy się umówiliśmy, że nie jest Jesteśmy w stanie takich rzeczy działać w pojedynkę, jak jesteśmy w stanie zdziałać zbiorowo. Dlatego zakładamy ideę państwa oraz ideę podatków, czyli innymi słowy, każdy składa się, tworzymy taki jeden wielki klub, tylko że na 40 milionów obywateli, na który się składamy. Wybieramy władzę tego klubu, wybieramy, co ten klub ma realizować itd. Tak itd. Tak i jedyne, co powstrzymuje jednego człowieka przed dorwaniem drugiego człowieka, no to te zasady wspólne klubu. Na przykład, że się nie zabijamy, że nie okradamy, że nie, nie malwersujemy, nie robimy jakiś tam szachermacher i tak dalej. Owszem, te zasady są czasem przestrzegane, a czasem nie. Jednym można więcej, drugim mniej, ale ogólnie idea jest taka, że wszyscy razem jesteśmy w tym bagienku i wszyscy razem czerpiemy profity z niego. Tymczasem rząd nikim Opiekować się nie może. Rząd tylko obłupi każdego ze skóry. To jest stanowisko Michasia. To jest stanowisko, które według mnie jest wręcz anarchistyczne. Ono nawet nie jest libertariańskie. Ono jest anarchistyczne. Przeświadczenie rząd jest zawsze głupi i rząd nigdy nie ma racji jest tak samo beznadziejnie idiotyczne, jak dzieciak, który na złość mamie odmrozi sobie uszy, byleby tylko tej czapki nie założyć, ponieważ matka mu kazała. Cóż, nawet libertarianie twierdzą, że rząd jest potrzebny, jako tako jest potrzebny. Jest potrzebny minimalistyczny, ale dalej jest. Z materiałów Michasia wychodzi na to, że rząd jest głupi, zawsze był głupi, będzie głupi, a najlepiej to jakby demokratycznie wszystko było wybierane przez obywateli. Chociaż jakby się pojawił dyktator, to jeszcze bardziej spoko, bo będzie walczył z tymi mitycznymi lewakami. Obywatele zazwyczaj dostają okruszki tego, co im odebrano. Czy to nie jest przypadkiem piękne opisanie instytucji firmy? Jeśli pracujecie w takim Januszek się na co dzień, odpowiedzcie sobie na pytanie, ile Ty jako Ty jako pracownik jesteś w stanie pieniędzy wypracować dziennie dla swojego pracodawcy, a ile tak naprawdę pracodawca sam wypracowuje. Czy pracodawca faktycznie sam pracuje, czy tylko kasuje profity z tego, goli was? Czy pracodawca rzeczywiście faktycznie zasłużył na te profity, czy tak naprawdę to sobie siedzi cały dzień w domu, tylko przyjeżdża zebrać utarg i wyrąbane na was? Czy dba o wasze potrzeby? Czy słucha was? I nie mówię tutaj o jakichś wartościach komunistycznych, żeby powiesić każdego prywaciarza na najbliższej gałęzi itd. i tak dalej, nie! Zachęcam tylko, żebyście się zastanowili, czy obecny system ekonomiczny sprawia, że zyskujesz ty jako ty, czy też prywaciarz. I tak samo jak wolnościowcy mówią, żebyś się zastanowił, czy na pewno coś dostajesz od rządu, jak płacisz te podatki, tak samo ja mówię, czy na pewno ty dostajesz coś od tego prywaciarza, że u niego pracujesz, a nie masz tylko rzuconych na stół ochłapów. Panie Stanisławie, dlaczego socjalizm można nazwać systemem niewolniczym? Z prostego powodu. O, to bardzo chętnie posłuchamy. Z jakiego powodu, Michasiu? Istotą socjalizmu jest redystrybucja tak zwanego materiału narodowego. W jaki sposób się ona odbywa? Ano w taki, że państwo najpierw odbiera część bogactwa obywatelom w podatkach i różnych innych opłatach oraz przymusowych świadczeniach. Potem dokonuje redystrybucji w taki sposób, że z pieniędzy odebranych jednemu obywatelowi daje drugiemu obywatelowi. No to zmusza w ten sposób utrzymywanie jednego obywatela, któremu dało pieniądze, przez tego drugiego obywatela, któremu zabrało pieniądze. I to jest ustrój niewolniczy, ponieważ jeśli ktoś wbrew własnej woli musi utrzymywać kogoś, kogo nie chciałby normalnie utrzymać, to znaczy, że jest niewolnikiem tego, kogo utrzymuje. Bardzo piękna definicja prywatnych firm podoba mi się. No wychodzi na to, że ja jestem niewolnikiem, bo na przykład jak pracuję u szefa, ja twierdzę, że ten szef Janusz jest złodziej, ponieważ on większość kasy, która normalnie powinna iść na firmę, przerąbuje, na przykład kupując sobie nowe auta. Kupując sobie jakieś tam różne rzeczy, wyjeżdżając na wakacje, mimo tego, że wszyscy mają zostać w domach, to według definicji Michasia on mnie okrada, tak? No bo zabiera pieniądze mi najpierw, które uczciwie wypracowałem w jego firmie, na przykład, nie wiem, jak jestem jakimś sprzedawcą, kasjerem, bankierem czy coś takiego, zyskałem danego dnia, nie wiem, powiedzmy 20 tysięcy, no i zabiera te 20 tysięcy z jednego dnia, tak codziennie, za każdym razem, kiedy pracuję, i na sam koniec całego miesiąca. Łaskawie mi wypłaca 3000. No to przepraszam, to ja wypracowałem znacznie więcej, tak? Gdybym ja nie przekonał kogoś, żeby ktoś zakupił u mnie usługę czy jakieś szkolenie, no to by tych pieniędzy nie było, tak? Czyli to de facto są moje pieniądze, które ja zarobiłem! Czyli de facto prywaciarz mnie okrada, czyli de facto jestem niewolnikiem w systemie niewolniczym według definicji Michasia. Czyli się okazuje, że tak naprawdę ci wszyscy wielcy wolnościowcy to są komunistami. Patrzcie jakie to proste. Tylko z jakiegoś powodu dla nich głównym złym jest rząd. Rząd, który jest wybierany przez całą zbiorowość, a nie prywaciarz Janusz, którego ja sobie nie mogę wybrać, bo na przykład powiem, że nie podoba mi się ten prywaciarz Janusz. Chciałbym, żeby na przykład firmą przewodził, nie wiem, mój kolega Zbyszek, ponieważ Zbyszek to jest spokoziomek, i ja wiem, że jak on będzie rządził tą firmą, to on będzie sprawował władzę lepiej. No nie, nie mogę, ponieważ stwierdzają, że to jest własność prywatna tego prywaciarza Janusza, i ja ewentualnie jak chcę, to mogę sobie pójść gdzie indziej. Przy czym tak naprawdę jest to niemożliwe, ponieważ jest przymus ekonomiczny. Co to jest? Wytłumaczyłem w serii błędy korwinizmu. Zapraszam do tej playlisty. I teraz na pewno pojawi się jakiś wolnościowiec, powie lepszy. Ale ty przecież podpisałeś umowę o pracę, ty się zgodziłeś tam pracować. Co z tego, że ty nie wiedziałeś, jakie będą tam warunki, jak tam ci się będzie pracować? Mogłeś przewidzieć, mogłeś popytać, mogłeś otworzyć trzecie oko w dupie. W takim razie na tej samej zasadzie pozostaje mi odpowiedzieć wolnościowcom, że ej, ale przecież no nikt wam nie kazał się urodzić w tym kraju, moglibyście się urodzić w innym miejscu i czasie. Na przykład moglibyście się urodzić jako pustelnik, czy wędrowny kupiec w średniowieczu i wtedy bylibyście wolni, moglibyście generować kapitał, nikt was by nie ograniczał. I co z tego, że akurat na wasze jestestwo, na wasze istnienie w tym, a nie w tamtym uniwersum, w tym, a nie w tamtym czasie nie mieliście... W... No przecież jesteście wolnymi ludźmi, możecie kreować swoją rzeczywistość. Co z tego, że czynniki, co z tego, że urodzenie, no przecież moglibyście się przenieść w inne miejsce. Wystarczyłoby tylko poświęcić całe swoje życie, cały swój dorobek, wszystkich swoich znajomych i wszystko. I też postawić na ciemną kartę, nie wiadomo czy będzie dla... A może nawet będzie gorzej. Dalej pada uwaga, pytanie na temat tego, dlaczego katastrofa helikoptera Leszka Millera, według Michasia to mogła być spowodowana. Mógł być ustalony z słowo na zec. Michaś puszcza wodze chłopsko-rozumizmu. Tutaj już nawet się nie kryje. Okazuje się, moi drodzy, że mógł być to z. Dlaczego? Dlatego, ponieważ wobec pilota zostało wszczęte śledztwo, rozumiecie. Co z tego, że uniewiniony? Zostało w ogóle wszczęte śledztwo, jak oni śmieli. I to dla Michała to już jest jednoznaczny dowód na to, że coś było na rzeczy: że ktoś chciał zrzucić Millera z helikoptera. I wiecie, może gdyby Michał był lekko troszkę bardziej zainteresowany prawem lotniczym, a właściwie nawet nie, nawet gdyby sobie wyciągnął tego honoral Korespondą z lotnictwa. Z kapelusza, to by wiedział, że jest to standardowa procedura w przypadku jakiegokolwiek lotniczego wypadku. Zawsze jest śledztwo wobec pilota, sprawdza się właśnie, czy to był jego błąd. Dopiero potem szuka się usterek maszyny, usterek związanych z technikaliami itd., itd. Dlaczego? Ponieważ o wiele łatwiej jest zweryfikować najpierw osobę, zwłaszcza, że może to być po prostu ukryty błąd, czyli ona może zataić dane rzeczy, których specjalnie. Specjalnie nie widziała, i potem wychodzi to przy sprawdzeniu maszyny. Weryfikacja bebechów maszyny jest właściwie taką idealną podkładką na to, czy pilot kłamie w swoich zeznaniach, czy nie. Jeśli maszyna i pilot mówią to samo, to znaczy, że pilot mówi prawdę. Jeśli pilot zaczyna bajerować, ale widać jasno na maszynie, że były wskaźniki takie, a takie, to znaczy, że pilot kłamie, czyli ma w tym cel. No ale po co dowiadywać się takich rzeczy, jak można snuć? Następne kolejne teorie, spiskowe, na zasadzie, mi się wydaje, poprzez honorable correspondant dostarczone. I teraz uwaga, uwaga, za co mieliby zrzucić z helikoptera Millera? Uwaga, uwaga, ponieważ był w siedzibie CIA i ułaskawił Kuklińskiego. No, rzeczywiście, Sims Legit. To już koniec magicznych przygód Michasia i przyjaciół. Mam nadzieję, że właśnie dzięki temu materiałowi poznaliście kanon pełen, czyli innymi słowy, samego Michasia, jego jakieś tam urojenia oraz urojenia jego widowni. I właściwie ludzi, którzy ją stanowią. Czyli innymi słowy, fanatycy teorii spiskowych. Spiskowa teoria, spiskową teorią pogania tutaj chcą zrzucić z helikoptera Millera, tutaj wielki reset, tu finansiera, tam socjalizm B i w ogóle. A to wszystko, oczywiście, okraszone nutą kompletnego pierdzielenia, bez znajomości tematu, tak jak na przykład w sprawie prawa lotniczego, albo ogólników, które, jak widzieliście, da się wykorzystać w sposób lustrzany. Mimo tego ten człowiek ma widownię. Mimo tego ta widownia twierdzi, że on jest wielce inteligentny i że rozumie, że pojmuje. Czy Michaś rzeczywiście jest osobą inteligentną? Czy rzeczywiście posiada taki umysł, geopolityka, analizy robi dokładnie i wszystkiego się dowiaduje? Zostawiam was z tym pytaniem. Niech sobie każdy sam na nie odpowie. A tymczasem zapraszam was jak zwykle do dyskusji, ponieważ komentarze były, są i będą wasze.